No jakiś na przykład mój Daily Mix i tutaj mam... Daily Mix, no i co tam jest, jakie kawałki? Tutaj mam dużo akurat rapu polskiego. Aha, warszawski rap? Mixy. No warszawski też jest, bo Taco, Hemingway, tak. PZ, Sokół, wszyscy jestem z Warszawy. Zaczynamy piękny dzień z Tomkiem Mokwą i Patrykiem Sokołowskim, tak? Tak, tak, cześć wszystkim. Szykujemy się do obiadu, po rozruchu porannym. Na czym polega rozruch poranny i czym się różni od zwykłego treningu? Jest krótszy i mniej wyczerpujący. A czy to różaniec, powiedz mi? Czyli to? Mogę spytać? Mój. Twój? Modlisz się? Tak. Ja widziałem cię cały czas w ogóle, że za każdym jak schodzisz na boisko, to nawet jak na trening, to też się przeżegnujesz. Tak. No ale to nie jest teraz popularne tak bardzo, chyba, nawet tej drużynie, nie? Czy nie, więc zwracam na to uwagi. Ja to robię dla siebie, a nie żeby komuś pokazać. Twe? No wiem, że Parzo, Damian Byrtek. Tylko Byrtka już nie ma, no niestety. Ateistą był... Nie, jest w naszych sercach cały czas. Tak, tak, pamiętamy. Pamiętamy Byrtek. Olek Jakieło, ateista. Pierwszy. Tak? Jak przychodził obok kościoła, to uciekał od razu. Parzyło. Bo dobrej muzyki słuchasz, tego co widzę, masz dobry głos, to powiedz mi tylko jeszcze. A skąd wiesz, że dobrej? No słuchałem. Słuchałeś? Puszczacie sobie czasami stankę. A ja różne w sumie, czekaj, mam tutaj... Pokaż mi playlistę twoje na Spotify'u. Dokładnie. No jakiś na przykład mój Daily Mix i tutaj mam... Daily Mix, no i co tam jest, jakie kawałki? Tutaj mam dużo akurat rapu polskiego. Aha, warszawski rap? Mixy. No warszawski też jest, bo Taco, Hemingway. Tak. PZ, Sokół, wszyscy jestem z Warszawy. No i na przykład... Ale tutaj też inne. Kękę, Paluch. Kękę Paluch? No ale tutaj mam też, lubię też inną muzykę zagraniczną. Ja też Irana bardzo lubię, Coldplay, z narzeczoną bardzo lubimy. Aha. Byliśmy na koncercie na Narodowym. Byliście na koncercie na Narodowym? I Eda Sheerana i Coldplaya, tak. Ja jestem wierzący i no, to się liczy dla mnie. Aha. Tak jak w każdym miejscu, no wiesz, każdy inaczej postrzega tą sferę, to też się wywodzi poniekąd z domów, prawda? Jeżeli widzisz, że rodzice to wszczepiali tobie, czy dziadkowie, no to idziesz w tym kierunku, prawda? No, stary, skąd ty się wziąłeś w ogóle, panie? Jak ty tutaj wpadłeś? Czarodziej. Kolejny! Kolejny! Dzień dobry! Chodźcie. A ten najnowszy koncert Taco Hemingwaya i Pawita Podsiadły? Chciałbym pójść, ale niestety mieliśmy mecz wtedy. Chciałem iść na PZ-a teraz, może się uda. Najnowszą płytę wydał. Tak, tak. Słuchałeś? Super. Tak? Bardzo lubię. Wchodzi ci tak, takie dosyć Magenta, mocne kawałki, bardzo. Takie są już. No, takie też refleksyjne, bardzo takie inteligentne. Zaprosił też wiele tych młodych wykonawców do współpracy. Intro świetne też. No tak, tak. Bardzo. Dla mnie prawie każdy kawałek jest tam mega fajny i można coś też takiego sobie wyłapać, jak się posłucha. Aha. 4-5 razy albo 50. No. To za każdym razem sobie coś innego tam wyłapiesz i można to przemyśleć. Poza tym fajnie się tego słucha, bo super muzyka. To zaskoczony jestem, bo jednak PZ to 20 lat temu. Nie, no ja PZ to już od dawien dawno można powiedzieć. Od której płyty? No, muzyka rozrywkowa, muzyka klasyczna, te pierwsze takie, można powiedzieć, płyty. Po 81 jeszcze. Jeszcze powiem. No teraz też wraca, więc. No właśnie. Nowy kawałek popiół, także bardzo też fajny. A z tej płyty, o której rozmawiamy, to. Magenta, tak? Najbardziej. Dom, super kawałek. Dom. Nauczysz się czekać, też bardzo fajny. Okej. Okay. Ogólnie wszystkie mogłem wymienić chyba. Bo... Ja nie wierzę, mogę przyznać szczerze, no. No to co z tobą będzie po śmierci, powiedz mi? A to jest... Oj, co wiesz. Aż ubierzesz cywilny, czy jakoś... No właśnie. Ubiorę cywilny. Aha, a wiesz, że już jesteś już... Ja też biorę cywilny, bo... W czerwcu ślub? Tylko cywilny. Cywilny. No. Tak, ale to robienie czegoś, tak wiesz, tylko dlatego, że... No. Że jest taka tradycja, że coś, no to też bez sensu. No ale z drugiej strony, patrz, jak są święta Bożego Narodzenia, to co, nie siadacie do stołu wigilijnego, czy...? Nie no, siadam, ale to robię ze względu na swoją rodzinę. Okej. Okay. Patryk, no nie ma sensu robić czegoś na pokaz, no, a twoja narzeczona jest wierząca?
Nie. Aha, czy tu się, bo najgorzej... Nie, no zgadzamy się. Jakby była wierząca, to pewnie byśmy wzięli ślub kościelny, bo... No, bo dla ciebie to nie jest problem. Nie jest problem. Ale jeśli chcesz w ogóle o tym mówić, nie? Bo to jest ciekawe. Nie, to jest mi się wydaje, że 50% jak mniej więcej ludzi niewierzących tak bierze ślub kościelny. Oczywiście się tak wydaje. I to jest najgorsze, bo jeżeli jesteś wierny sobie, to bierzesz cywilny. No tak, nie, no, oni biorą tylko dlatego, bo rodzina chce. Tak. Bez sensu. Dla mnie to było coś takiego, żebym przyrzekał przed Bogiem jakąś wierność i tak dalej, a w stosunku do Boga, którego nie wierzę, no to dla mnie to by było nie po prostu kłamstwo i to by było bez sensu. No, okłamywał wszystkich w kościele i księdza i wszystkich. Myślę, że dużo słucham rapu, bo fajnie, ale też jest Sheeran, Coldplay i jakiś... Takie też top hit Polska, na przykład mam tutaj swoją listę, to też lubię sobie innych. Posłuchać nawet polskich, jakichś innych wykonawców, Dawid Podsiadło czy inni. Co robisz, jak leci w szatni Disco Polo? Trafia też w twój gust? Disco Polo, ona w swoim czasie też jest bardzo fajna. Także, kiedy jest ten czas właśnie Disco Polo? No na przykład po wygranym meczu na jakiejś, nie wiem, imprezie typu wesele czy coś takiego. To też bardzo fajne i też można się przy tym bawić i nie trzeba się tego wstydzić, bo nawet w tych regionach, co grałem, te w Suwałkach, to też bardzo popularne, całe te Podlasie, to wszyscy swoją Disco Polo i jakoś się tego nie wstydzą. W Ostródzie był chyba największy tam festiwal taki. Tak, był Disco Polo. To ja zawsze tam, można powiedzieć, przejeżdżałem przez tą Ostródę, to wiedziałem, kiedy jest ten największy festiwal. Nie byłem tam, nie miałem przyjemności, ale... Nie, to jest ciekawy temat w ogóle tej wiary, bo niektórym ona bardzo pomaga, a niektórzy po prostu szczerze mówią, że nie. I dlatego to też jest takie lepsze niż być po prostu jakby tak, wiesz, udawać, że jest się... Nie ma co udawać. Po tradycji, a nie? Ale na przykład nie jest tak, że właśnie sam wiesz czasami, co będzie po życiu na przykład? Jasne, a mam nawet taką fajną książkę. No? Hawking? Stephena Hawkinga. Świętej pamięci już niestety. Świętej pamięci, bardzo inteligentny człowiek, który... Nie wiem, czy... Pewnie wszyscy go znają. Bardzo tak. Polecam tą książkę. Krótkie pytanie. I z tych pytań wielkich na przykład krótkie odpowiedzi na wielkie pytania. Okej. Okay. I pierwsze pytanie, czy istnieje Bóg? Nie będę mówił, co on tam powiedział w tej książce, ale po prostu warto wiedzieć niektóre rzeczy o wszechświecie, o naszym świecie, o naszej planecie. Każdy wierzy w co chce. Mhm. I myślę, że to jest najwłaściwsze i szanowanie wszystkich, bo ja też mam kolegów księży, którzy są świetnymi ludźmi i tak samo są moimi przyjaciółmi. Mam nawet w rodzinie księdza i też jest świetnym człowiekiem. I po prostu trzeba odnosić się do wszystkich z szacunkiem, nieważne jakiej są wiary, czy chrześcijańskiej, czy też innej. A jeżeli ktoś nie wierzy, no to też myślę, że należy mu się szacunek. Dzisiaj jest sparing. Cieszysz się na niego? Bardzo się cieszę. Kurde, jak się bardzo cieszysz, panie. Zobacz, pokaż się, jak się cieszysz. Sparing jest lepszy niż trening, tak naprawdę. To najlepszy trening, sparing. Ale to jest mocna ekipa, tak naprawdę, bo tam wasze widzę Europy grali, z tego co wiem, tak? No tak, my też graliśmy w eliminacjach, ale nie udało się przejść, a oni przeszli. Jest fajny sparing, rok temu też był fajny sparing i myślę, że będzie taki samo wartościowy jak z Ludogorcem. Znowu się musisz smarować, co? No mam strasznie przesuszone stopy, znaczy nogi. Nawet maserzy narzekają, że muszą dużo oliwki używać. Tak? No przecież no, taka skóra. Ty nie czujesz się tak nieswoje, jak słyszysz, jak podczas treningu z meczetu wydobywa się ten dźwięk, te modlitwy? No nie, to raczej ja muszę uszanować to, bo jestem w ich kraju. Tak samo jak oni przyjeżdżają do nas, do Polski, muszą się dostosować. Chociaż też u nas w krajach są miejsca, prawda, gdzie oni mogą się swobodnie modlić. To tak samo my tutaj musimy to uszanować. Rok temu też czytałeś fajne książki, bardziej tam były finansowe chyba, tak? Czy o samorozwoju takie? Tak, tak, też coś tam było finansowego. Teraz właśnie miałem Stephena Hawkinga pożyczoną od siostry mojej narzeczonej, ale już właśnie przeczytałem i teraz mam jeszcze jedną do skończenia i boję się, że już mi zabraknie znowu tych książek na tym obozie, tak jak na poprzednim, więc... Co ty mówisz? No. Szczerze to staram się nie słuchać takich mocno jakichś kawałków z przesłaniem przed meczem, no bo po co się tak skupiać na jakichś innych takich myślach głębokich, to wolę sobie posłuchać albo zagranicznych, gdzie nie skupiam się tak na słowach, mimo że tam rozumiem to nie skupiam się tak na słowach, po prostu i to sobie leci w tle, albo jakieś takie kawałki, które mają może takie przesłanie bardziej motywacyjne, chociaż teraz też już staram się nawet tego unikać, żeby
żeby po prostu na przykład szukać zagranicznych artystów i tylko się relaksować, można powiedzieć. Czasami pojawia się zawodnik w przeciwnej drużynie, który nie szuka kontaktu z piłką, tylko kontaktu z drugim przeciwnikiem. No i po co coś takiego jest i czy takie coś się często zdarza? To pytanie musiałbyś skierować do niego, do autora takiego zachowania. No te sytuacje się zdarzają, no też mi się wydaje, że często ponosi ambicja sportowa i temperament. Bardziej to wynika z jakiejś frustracji i ktoś, kto nie potrafi wyhamować i opamiętać się, to robi takie rzeczy. No, bez dwóch zdań to jest, takie czyny nie mają miejsca i w normalnym meczu ligowym, gdzie mamy dzisiaj jeszcze VAR, no to jest pewnie czerwona, na pewno czerwona kartka i wykluczenie na kilka meczów. Co więcej mogę dodać? No. Spotkałeś się już z takimi sytuacjami często? Znaczy takiego ataku na swoją osobę jeszcze wcześniej nie miałem. Ja rozumiem, że trzeba grać agresywnie, ale nie aż tak. Agresywnie oczywiście, ale zawsze z zamiarem zdobycia piłki. No to akurat taka osoba się trafiła, wiesz, no wszyscy jesteśmy inni, nie? Każdy inaczej sobie radzi tam z frustracją, bo przegrał kilka pojedynków, no to za którymś razem nie wytrzymał. Zachował się jak zachował, to bardziej świadczy o nim, a nie o mnie, a to co dajesz, to wraca i myślę, że daje, że ktoś może go w najbliższym czasie też tak potraktować i zobaczymy, co się wtedy stanie. Ja miałem szczęście i to dużo, no bo wiem, dostałem tą ręką w innym miejscu, prawda? Jaki wpływ na dany transfer ma piłkarz, a jaki wpływ ma klub? No to zależy od transferu i od sytuacji, bo takie gry chciały, żebym został. Mhm. A ja, znaczy nie mówiłem nie, żeby nie zostać, ale też chciałem spróbować czegoś innego, żeby się natrafiła taka szansa i tak się stało i odszedłem do Piasta i bardzo... Czyli z tego powodu cieszę. Wtedy kończył mi się też kontrakt, więc jakby wszystko było też, można powiedzieć, w moich rękach. Czy chcę przedłużyć kontrakt w Igrach, czy chcę podpisać po prostu kontrakt gdzie indziej. Inna sytuacja, gdy ma się ten kontrakt dłuższy i wtedy jakiś klub o ciebie zabiega, no to wtedy klub jest na uprzywilejowanej pozycji, że może po prostu nie puścić zawodnika i nakazać mu zostać w klubie. Co to znaczy box to box? Bramki do bramki, to gra w Anglii, nie? Box to box. No to, ale to w środkowi pomocnicy, ale... Nie, chodzi czy wy... o inną szybkość. Ale to nie o wydolność. Wydolność moim zdaniem dzisiaj w piłce każdy musi być wydolny, żeby grać. No bo jeżeli masz słabą wydolność, no to nie pokażesz tego, co potrafisz. No, no myślę, że takie zostawanie do samego końca, jak można powiedzieć, żeby być bez kontraktu, jest ryzykowne, no ale myślę, że często się to ryzyko opłaca, ale czasami też się zdarza tak, że przytrafi się jakaś kontuzja, czy spadek formy i może się to nie opłacić, także to jest jakieś ryzyko i to zależy już od indywidualnie każdego zawodnika. Niektórzy wolą podpisywać dłuższe kontrakty i mieć ten spokój psychiczny, a niektórzy lubią ryzyko i wierzą w swoje umiejętności bardzo i wiedzą, że zrobią dobrą rundę i pójdą gdzieś indziej, na przykład za większe pieniądze, czy po prostu do lepszego klubu, żeby się dalej rozwijać. No tutaj będzie tak czysto, że... Wiemy, do kogo przyjść, nie? Na chwilę tylko sprawdzamy czystość pokoju, a wiemy, że tutaj jest... Nie, tutaj... Lepiej nie mogłeś tam. Buty się grzeją, nie? Aha! Patrz, no i co? Ale to nie była ustawka, oni posprzątali po prostu. No to jest, no wiesz, to jest zaufanie, nie? Ty masz się takie, wiesz. Jak w pokoju, tak na boisku potem, nie? W życiu. I w życiu. Porządek, no. Jaką ocenę dajemy, panowie? Nie, tutaj 9,5 nawet w pożywach. 9,5! Ja pierdolę. Ale mocno. No.
Co z tym zrobisz? Bardzo miło nam jest. Niektórzy są mega szybcy na testach szybkościowych, a potem na boisku tego w ogóle nie widać. Dlaczego? Bo z piłką jest im trudniej biegać? No tak, dochodzi do tego też zmęczenie. Aha. Gdzie wiesz, nie na pełnym wypoczęciu wykonujesz sprint. No dochodzi dużo gry defensywnej, prawda? Przesuwania. No i właśnie ta wydolność potem decyduje, że jeżeli musisz zrobić już ten sprint, to musisz być przygotowany do tego. Dwa lata temu. Z Wigrami gdzieś na obozie. Z Wigrami na obozie w Suwałkach. Przez dwa miesiące mieliśmy obóz w Suwałkach. W zimie? W pogodnych Suwałkach. Co ty mówisz? W ogóle nie wyjeżdżaliście nigdzie? Nigdzie nie wyjechaliśmy. A na jakiej płycie? Mieliśmy wyjechać na Białoruś, ale nie udał się ten pomysł i przez dwa miesiące na sztucznej murawie w Suwałkach. Na Białorusi ciepło w tej porze. Białoruś mogła mieć na przykład, wiesz... Białoruś mogła mieć lepsze trochę wojsko. Mogą mieć odgrzewane, nie? Ale no... Dwa miesiące w Suwałkach, myślę, że to może zahartować każdego i tą rundę wiosenną mieliśmy bardzo dobrą, więc nie trzeba wcale, nie wiem, trenować na świetnych boiskach, jeżeli się dobrze trenuje, no to nawet w Polsce na sztucznej murawie da się przygotować, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak na tych lepszych murawach, bo to też mniejsze ryzyko kontuzji, czy po prostu lepsze przygotowanie do sezonu. No, można powiedzieć, że w 3 lata czy 4, bo z trzeciej do drugiej, z drugiej tak. Do pierwszej, z pierwszej do ekstraklasy. I jeszcze Mistrzostwo Polskie, to w tym momencie cały czas idzie do przodu ta kariera. I co dalej? Masz już co jakiś dalej? Plan Liga rozpisany? Mistrzów, została. Nie, no, na razie skupiam się na tym, żeby ustabilizować swoją pozycję tutaj w Piaście. Myślę, że ta runda też była lepsza niż te poprzednie, bo wtedy mniej grałem. Teraz już grałem znacznie więcej, więc też jakiś progres i chcę tylko właśnie... Więcej jakby, więcej gry, więcej może teraz statystyk jeszcze lepszych, bramki, asysty. No i kroczek po kroczku dążę do tego, żeby iść coraz wyżej. Mam nadzieję, że to będzie z Piastem, a co się później wydarzy, no to zobaczymy. Chciałbym może też spróbować swoich sił za granicą, ale tego jeszcze nie wiem, czy będzie mi dane. Więc na razie po prostu skupiam się w 100% na tym, żeby tutaj wywalczyć sobie miejsce w składzie. Grać jak najlepiej, a co przyniesie jutro. To tak jak w tej książce, to tutaj leży, ciężko przewidzieć. A jest też tak, że jak masz lepszy zawodnik wokół siebie, to też siebie jesteś stanowicy wykrzesać? Jasne, oczywiście, że tak. Więc najnaturalną rzeczą jest, że się do niego dostosowujesz, jeśli tak, się rozwijasz. Dlatego sparring partnerzy ważne, żeby byli mocni tak naprawdę? Tak. No ale na przykład wiesz, potem możesz to 4 razy przegrać z jakąś topową drużyną. No ale czasem z tych 4 porażek wyciągniesz więcej niż z innej wygranej tam 10-0. Czy bardziej czujesz lepiej też? No ja właśnie zawsze byłem postrzegany jako ten zawodnik defensywny, więc mnie tam cieszy, jak właśnie mówisz to, że też te walory ofensywne są u mnie na wysokim poziomie i myślę, że właśnie potrafię dosyć dobrze łączyć to, że i tą pracę w defensywie i coś dać od siebie jeszcze w ofensywie. Na razie troszkę brakuje mi tych liczb, jeżeli chodzi o tą poprzednią rundę. Ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo tak jak mówiłeś, myślę, że potrafię dobrze czasami zagrać piłkę prostopadłą, czy nawet minąć rywala i uderzyć na bramkę. Grając w środku pomocy, no to bardzo często jest sytuacja, gdzie otacza cię jeden bądź dwóch zawodników i musisz wyjść spod presji i dobrze operować piłką. I myślę, że to jest podstawa i cały czas nad tym pracuję, żeby to było jak najlepiej. W środku pomocy to szczególnie jest ta szybkość na krótkich odcinkach bardzo ważna, czyli 5-10 metrów. Nad tym też dużo pracowałem i tak jak pytałeś, no to 2-3 lata temu, no to byłem w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o to. Naprawdę można powiedzieć, że byłem wolny, a teraz można powiedzieć, że jestem szybki na tych pierwszych 5 metrach, 10, czy nawet na tych 2-3, bo w środku pomocy bardzo ważne są te ułamki sekund, żeby mieć jak najszybszą reakcję z przeciwnikiem, bez przeciwnika, z piłką i myślę, że to jest też troszkę inna szybkość niż jaką potrzebuje na przykład skrzydłowy czy boczny obrońca, którzy na dużo większych dystansach biegają i na przykład na 30-40 metrów potrzebują rozwinąć dużą prędkość, a w środku pomocy nie jest to aż tak potrzebne. Teraz może odpalę Football Managera, sobie trochę pogramy, bo teraz też
dawno, no nie wiem, chyba z 4 czy 5 lat w ogóle nie grałem. I kupiłem laptopa i teraz dostałem od narzeczonej pod choinkę też jako prezent słuchawki i właśnie tą grę i bardzo, bardzo zawsze lubiłem i za dużo czasu spędzałem przy niej, ale teraz staram się jakoś tak ograniczyć i w jakiejś wolnej chwili sobie czasami kilka meczy ustawić, skład. A jakim grasz zespołem? Piastą Gliwice. To ty mówisz. Gliwice, staram się, drugie miejsce na razie w tabeli. Grupa Ligi Europy. Tak? Ale tylko jeden punkt zdobyty. A Sokołowski w składzie jest? Jest, ale czasami też siedzi na ławce, zależy od formy. Nie masz litości, nie ma tej... Nie ma. Nie ma kulesiostwa, więc... Staram się, żeby grał jak najwięcej, bo ma tam potencjał, ale tak jak tam w zależności od formy i od umiejętności zawodników, to też już jakieś transfery poczyniłem i taki skład jest. Dobra, jakiś taki dobry transfer, najlepszy, który kupiłeś? Kogo? Teraz kupiłem młodego chłopaka, Jakub Górski się nazywa, z Korony Kielce chyba, tam później grał w futbolnerze w Koronie 2 i naprawdę tam miał mega jakiś potencjał i w debiucie mi strzelił 2 bramki, także dobry transfer można powiedzieć, ale dopiero pierwszy mecz zagrał, także zobaczymy jak się rozwinie. Dzięki. Ale osobiście nie znam tego zawodnika, dopiero z futbolmenedżera poznałem, także też można kogoś poznać. Można kiedyś go zobaczyć. Przez futbolmenedżera. Pozdrawiamy go też. Pozdrawiam.